Aktualnie w ofercie chińskiego koncernu Huawei znajdziemy całą masę ciekawych smartfonów. Począwszy od najtańszego Huawei P8 Lite, po P8 przez flagowego P9, no i oczywiście kończywszy na najnowszym smartfonie Huawei, czyli P9 Lite, który w tym materiale postaram Wam się przybliżyć. Zapraszam do jego wideorecenzji. Z wyglądu Huawei P9 Lite dość mocno nawiązuje do swojego droższego brata. Niemniej jednak to właśnie P9 Lite wykonany jest z tworzywa sztucznego, a tylko ramka jest aluminiowa, podczas gdy P9 jest w pełni aluminiowy. No ale pamiętajmy, różnica w cenie pomiędzy nimi to jest około 1100 zł. Huawei P9 Lite to solidna konstrukcja. Jego ramka jest metalowa, dzięki czemu naprawdę bardzo fajnie wygląda. No a całość jeszcze dopieszczona jest przez fakt, że te ramki są bardzo elegancko ścięte ku krawędziom. W oczy rzuca się przede wszystkim fakt, że mamy dwie maskownice głośników, z czego tak naprawdę tylko z jednej wydobywa się dźwięk. Pod drugą maskownicą mamy mikrofon. Po środku port micro USB, niestety bez wsparcia dla USB OTG. Na lewej krawędzi, tak jak widać, jest szufladka, pod którą znajdziemy dwa sloty kart nano SIM, czyli hybrydowy dual SIM, zamiennie z jednym micro SD. U góry natomiast 3,5 mm jack audio, względem P9 uległo umiejscowienie jacka zmianie, bo tam było na dolnej krawędzi. Prawa krawędź to przyciski do regulacji głośności, które już są plastikowe, w przeciwieństwie do samej ramki, która jest aluminiowa. No i nieco niżej mamy włącznik. Oba te przyciski są dość mocno osadzone w obudowie. Nie ma żadnych luzów, jak najbardziej ich jakość oceniam bardzo pozytywnie. Jeśli chodzi o tył, mamy przede wszystkim obiektyw aparatu, 13 megapikseli, diodę doświetlającą. Mamy oczywiście też skaner linii papilarnych, który jest błyskawiczny, działa naprawdę w mgnieniu oka. Do jego działania nie mogę mieć żadnych zastrzeżeń. Dodatkowo oczywiście obsługuje wszelkiego rodzaju gesty, łącznie z możliwością przeglądania zdjęć w galerii. Wystarczy przesunąć palcem po tym czytniku i bez problemu możemy sobie przeglądać zdjęcia. Możemy zsuwać też belkę systemową z góry, odbierać połączenia, robić zdjęcia itd., itd. Bardzo fajny bajer, bardzo funkcjonalny. Jeśli chodzi o dalszą część, mamy oczywiście logo Huawei i wszelkie potrzebne znaczki. Natomiast z przodu mamy przede wszystkim logo Huawei na dole, przyciski systemowe na belce, możemy oczywiście ekran zmniejszać sobie, bo jest taka opcja, możemy oczywiście przechodzić też do Google Now. No a u góry mamy obiektyw aparatu przedniego 8 megapikseli, czujnik światła, głośnik do rozmów telefonicznych i tu jeszcze świeci się mała diodka powiadomień. W ogólnym rozrachunku Huawei P9 Lite prezentuje się naprawdę bardzo dobrze, no ale trzeba pamiętać o tym, że jest to plastik, ale wydaje mi się, że dużo lepiej wygląda i dużo lepiej się prezentuje niż P8 Lite w zeszłym roku, który był przecież hitem sprzedażowym. Sam wyświetlacz ma przekątną 5,2 cala, rozdzielczość 1920x1080 pikseli, a więc Full HD, które objawia się PPI, czyli zagęszczeniem pikseli na cal wynoszącym 435. Jest ono bardzo dobre, jakość wyświetlanych czcionek jest świetna, nie można się tutaj naprawdę do niczego przyczepić. Jeśli szukacie smartfona w okolicach właśnie 5 cali, to zagęszczenie pikseli na cal jest jak najbardziej słuszne. Jeśli chodzi o widoczność słońcu, niestety tutaj dość mocno daje się we znaki wszelkiego rodzaju odbijanie refleksy i tak dalej, odbijanie w sobie wszystkiego, co się znajduje dookoła nas, natomiast jasność minimalna jest w miarę w porządku, aczkolwiek wynosi 10 nitów, przez co korzystanie z tego telefonu nocą czasami może powodować zmęczenie oczu. Jak doskonale wiecie, Huawei P9 Lite jest jedną zwartą bryłą, zatem ma niewymienny akumulator o pojemności 3000 mAh. Dzięki energooszczędnym podzespołom oferuje długi czas pracy na baterii. Piszecie w komentarzach, że udało Wam się uzyskać nawet 3 dni korzystania z tego smartfona. No mi się 3 dni, akurat 3 dni nie udało uzyskać, ale spokojnie 2 dni bez żadnego problemu. A do tego, co najważniejsze, od 4 do 6 godzin na włączonym ekranie, co według mnie jest bardzo dobrym rezultatem. W trybie czuwania możemy oczywiście sami decydować, które aplikacje mają działać, które mogą wybudzać ekran i tak dalej. Mamy informacje o zużyciu energii, poziom zużycia i możemy oczywiście to wszystko monitorować w zależności od naszych preferencji, potrzeb.
Możemy zmieniać również plany zasilania. Normalny, inteligentny i ultraoszczędny mamy do dyspozycji. Mamy tutaj krokomierz oraz trochę funkcji w ustawieniach, które są już nam znane z flagowego P9. Przede wszystkim mamy zarządzanie kartami SIM, bo pamiętajmy, że mamy tutaj dual SIM. Poza tym możemy zmieniać styl ekranu ze standardowego na prosty, jeśli ktoś potrzebuje większych ikon i bardziej intuicyjnego wyświetlacza, no to wtedy z trybu prostego może sobie spokojnie korzystać. W ustawieniach możemy zmieniać temperaturę barwową na zimniejsze, cieplejsze barwy. Tu według naszych preferencji możemy zmieniać rozmiar czcionki, może być super duży, może być mały, jak komu pasuje. Oprócz tego mamy oczywiście całe mnóstwo ustawień dotyczących ID odcisku palca, bo tak się właśnie nazywają ustawienia dotyczące skanera linii papilarnych. No i mamy inteligentną pomoc, w której tak naprawdę brakuje kilka rzeczy, zwłaszcza w opcji sterowaniu ruchem. Domyślam się, że to jest przez brak żyroskopu spowodowane, bo mamy tylko i wyłącznie możliwość odwrócenia telefonu, co powoduje wyciszenie dźwięków i wibracji, a także alarmów i minutnika. Więcej opcji nie jest dostępnych. Mamy oczywiście, tak jak już pokazywałam Wam przed chwilą, obsługę jedną ręką, czyli możliwość zmiany wielkości klawiatury przez przesunięcie palcem po belce na dole. I automatycznie mi się tutaj włącza Google Now przez dłuższe przytrzymanie Home, czego niekoniecznie w tym momencie potrzebuję. Jeśli chodzi o aparat, mamy interfejs aparatu, który jest dość podobny do tego, który znajdziemy w P9, a po lewej stoi flaszka babuni, nalewka babuni, mało istotne. Mamy tutaj kilka trybów fotografowania, łącznie z dobrym posiłkiem. Mamy tryb foto, profesjonalny, możemy ustawiać sobie tutaj trochę parametrów. Co najważniejsze, zdjęcia wychodzą w mojej opinii bardzo dobre. Oczywiście brakuje im wiele do P9 flagowego, natomiast z P8 spokojnie wygrywają. Możecie zobaczyć przykładowe zdjęcia w oryginalnej rozdzielczości na tabletop.pl w recenzji, która jest już dostępna od co najmniej kilku dni. Idąc dalej, interesuje Was zapewne to, jak sam smartfon działa. No niestety pod tym względem brakuje mu tutaj tych 3 GB RAMu, bo owszem, telefon działa bardzo sprawnie, natomiast same aplikacje uruchamiają się dość wolno, co widać w bezpośrednim porównaniu między innymi na przykład z Huawei MP8. Zresztą porównanie w formie wideo między P8 a P9 Lite możecie znaleźć w archiwalnych filmach na YouTubie u nas na kanale, choć tak naprawdę archiwalne to za dużo powiedziane, bo pojawił się zaledwie wczoraj. No to tak jak widzicie, tam na wideo możecie zobaczyć, z jaką prędkością otwierają się aplikacje w bezpośrednim porównaniu pomiędzy tymi dwoma smartfonami. Jeśli chodzi o wyniki w benchmarkach, są one wyższe niż w P8, co może dość być zaskakujące. Natomiast w ogólnym rozrachunku muszę stwierdzić, że Huawei P9 Lite działa naprawdę w porządku. Gdybym miała zebrać do kupy wszystkie plusy i minusy, wyszłoby, że Huawei P9 Lite jest jak najbardziej bardzo ciekawym smartfonem. Po stronie plusów mamy przede wszystkim świetną jakość wykonania, wzornictwo tylko trochę odbiegające od flagowego P9, co jest dla mnie bardzo dużym plusem, ogólne działanie, które jest zdecydowanie w porządku, funkcjonalny czytnik linii papilarnych, czas pracy od 2 do 3 dni, z czego 4-6 godzin na włączonym ekranie, dual SIM, obecność diody powiadamiającej, czujnika światła, radia i NFC. Natomiast z drugiej strony mamy czas ładowania, który jest dość długi, bo wynosi ponad 3 godziny. Głośnik mono, brak żyroskopu, jakość zdjęć w kiepskich warunkach oświetleniowych no jest, nie oszukujmy się, kiepska. W Polsce nie jest sprzedawana wersja z 3 GB RAMu, ma niewymienny akumulator, nie ma wsparcia dla USB OTG, nie ma AppDrawera, ale to akurat można obejść przez ukrywanie aplikacji, jest mało opcji sterowania ruchem, no i oferuje jednozakresowe Wi-Fi. Jeśli natomiast chodzi o samo ogólne podsumowanie tego smartfonu, ja korzystałam z niego przez około 3 czy 4 tygodnie, już w tym momencie nawet trudno mi to spamiętać, i przesiadłam się z P9, czyli flagowca, na P9 Lite i muszę Wam powiedzieć, że byłam bardzo zadowolona, a to wydaje mi się, że jest naprawdę dobrym świadectwem świadczącym o tym, że Huawei P9 Lite jest naprawdę ciekawą propozycją. W tym miejscu dziękuję też T-Mobile Polska za wypożyczenie Huawei P9 Lite do testów. A Was serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się, do następnego wideo. Cześć!